Dorodny, śliczny chłopiec to pierwsze dziecko urodzone w 2019 roku w suwalskim szpitalu. Na świat przyszedł 1 stycznia na 25 minut przed południem. Paweł. Rodzeństwo zadowolone z braciszka? Woleli siostra. Najstarszy mówi, będzie następny do kopania piłki. No to zaraz i połowa tak. Drużyny. Tak. Tradycyjnie mamę i noworodka odwiedził prezydent miasta Czesław Frankiewicz. Maluch dostał upominki, a mama życzenia i gratulacje. Wszystkiego dobrego, życzę Państwu, żeby się właśnie dobrze wiodło dla tej fajnej, takiej dużej rodzinie, bo 5 dzieci dzisiaj to taka rzadkość. Ale to dobrze, że są tacy mieszkańcy, takie rodziny, gdzie aż tak duża gromadka dzieci jest. Także wszystkiego najlepszego, proszę o przyjęcie tego. Bardzo. I mamy oczywiście wyprawkę, która tutaj zostanie przekazana. Jakieś rzeczy takie przydatne zawsze dla malucha. Całej rodzinie życzymy, by maluszek rósł zdrowo i dał wszystkim dużo radości.